Znacznie więcej osób niż w dwóch poprzednich protestach udział wzięło w środowej demonstracji. Według szacunków policji ulicami Suwałk przeszło około 600 osób. Inne źródła podają co najmniej dwukrotnie wyższą liczbę. Uczestnicy dostosowywali się do zaleceń funkcjonariuszy zabezpieczających demonstrację. Nie odnotowano podczas protestu żadnych incydentów zbiorowego naruszenia porządku publicznego, ani nie stwierdzono naruszeń obowiązku stosowania osłon nosa i ust. Poinformowała nas oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach Eliza Sawko. Dzisiaj o stanowisko w sprawie protestu zapytaliśmy prezydenta miasta Czesława Renkiewicza. Ja utożsamiam się ze strajkiem kobiet, popieram kobiety, bo w XXI wieku ja wszystko rozumiem. Jestem za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci, za przestrzeganiem wartości chrześcijańskich, bo jestem też osobą wierzącą, praktykującą, ale nie można takich decyzji podejmować, nie wsłuchując się w głosy kobiet. Ich to przecież dotyczy. Trzeba zastanowić się nad każdym działaniem i nie rozumiem takich właśnie postaw, czy takich działań, czy takich wystąpień naszych czołowych polityków, które nie idą w kierunku rozwiązywania problemów i wsłuchiwania się w głos narodu, tylko eskalują jeszcze bardziej napięcie. Co mam na myśli? Jeżeli wicepremier rządu polskiego, odpowiedzialny teraz bądź co bądź za bezpieczeństwo wewnętrzne, któremu podlegają wszystkie służby w tym kraju, który jest prezesem największej polskiej partii, mówi i nawołuje do tworzenia komitetów obrony Kościoła, to ja mogę postawić pytanie, czy jeszcze funkcjonują struktury państwa? Czy mamy policję, która jest w stanie nas obronić, ochronić, utrzymać porządek w tym kraju? I widzę po zachowaniu polskiej policji, że tak, że policja polska wykonuje właściwie swoje zadanie. I nie wyręczajmy organów państwa, policji, jakimiś tworzonymi strukturami, które mają bronić. Nie napuszczajmy Polaków na Polaków. A widzę, że takie działania chyba celowo są prowadzone, żeby skłócić ten naród do końca, żeby podzielić ten naród, żeby jeden stanął przeciwko drugiemu. Takiego działania nie rozumiem. Ten protest kobiet przybiera na sile, jak widzimy. Czym się to skończy, to nie wiem, ale ja też proszę i apeluję do wszystkich, którzy uczestniczą w tych protestach i podzielam zdanie kobiet, że to nie tak powinno być. I nie skazujmy kobiet na to, żeby bez ich zdania decydować o im, ich życiu, o ich losie. Bo urodzenie dziecka z głęboką niepełnosprawnością, takiego dziecka, które zaraz po urodzeniu umiera, a wiemy, że to dziecko jest dotknięte właśnie z takim schorzeniem, bo dzisiaj medycynę mamy tak dobrze rozwinięto, że przed urodzeniem lekarze wiedzą, jakie to dziecko jest, nie? I jeżeli później rodzi się takie niepełnosprawne dziecko, to jest krzyż pański dla matki, dla rodziny. Bo musi się zajmować do końca życia tego dziecka właśnie opieką. Z drugiej strony, jeżeli państwo decyduje się i każe kobietom, żeby rodzić takie niepełnosprawne dzieci, to co państwo oferuje w zamian? 4000 zł za urodzenie niepełnosprawnego dziecka i później dla tej niepracującej matki 1830 zł miesięcznie. Jak z tej kwoty utrzymać dziecko, siebie, jak żyć? Wyraźnie poruszony wydarzeniami na ulicach prezydent Suwałk wystosował również apel następującej treści. Ja proszę i apeluję do wszystkich, którzy decydują właśnie o stanowieniu prawa, żeby stworzyć może jakąś platformę porozumienia, dialogu w tym zakresie. A tutaj wiemy, że zawsze w Polsce w ostatnich latach był bardzo głęboki mariaż Kościoła z władzą świecką, z polityczną władzą. I to tak chyba za daleko zaszło w tym zakresie. I depczemy wszystkie autorytety,
te nasze ideały, wszystkie wartości po drodze. I trzeba się zastanowić, trzeba zreflektować, bo w tym narodzie jest tyle gniewu, tyle buntu, który obserwujemy na ulicach naszego miasta. Ja mogę tylko prosić i apelować, że w tych protestach, jak bierzemy udział, no, pamiętajmy o swoim zdrowiu przede wszystkim w czasach szalejącej pandemii. Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek ma swoją godność. Nie obrażajmy się w taki sposób, jak to widzimy. Nie? Te hasła, które są tam prezentowane, też myślę, nikomu nie służą i tak nie powinno być. Nie? Raczej powinniśmy robić wszystko, żeby jednoczyć się, współpracować się, a nie kopać ten głęboki rów, który dzieli naród w tej chwili, naród polski.